Siemanko, witamy Was tutaj z obozu w Wodzisławiu. Postaramy się Wam odpowiedzieć na pytania, które dla nas przygotowaliście. Jademy durś. Pyta pierwszy Patryk August, to jest w sumie pytanie do wszystkich, myślę, że możecie sobie o tym pogadać. Jesteście nowi, dopiero co trafiliście do Górnika. Jak czujecie się po przyjściu do Górnika? Jakie były Wasze pierwsze wrażenia? Dobra, ja wyznaczam, po mojej lewej ręce zaczynam. Na pewno fajnie. Pierwszy dzień już od razu byłem przewieziony pod ziemię, więc nie wiem, o co chodziło, czy górnik mnie chciał wykopać, czy co, ale tak to wyglądało, ale nie, na pewno fajnie, gdzieś tam troszkę się pobawiliśmy w te zdjęcia, w te wszystkie filmiki i później już zapoznanie z drużyną, która też fajnie przyjęła, myślę, nas wszystkich, więc jest fajnie. Mój pierwszy dzień wyglądał podobnie, chociaż nie zjeżdżałem do kopalni, ale też. Oj, żal! Żałuję, może kiedyś jeszcze się wybiorę na wycieczkę. Jest jeden kolega, co cię oprowadzi, także. Tu muszę załatwić sobie jakiś bilet. Ale na pewno pozytywne wrażenia i też szybko dołączyłem do zespołu na zgrupowaniu tutaj w Wodzisławiu, więc na pewno fajnie. No to ja już za więcej nie będę dawał. No ja mówię, jeśli chodzi o mnie, no to znałem wcześniej paru chłopaków, więc to wejście do szatni było jak najbardziej łatwiejsze i mówię, teraz poznajemy się wszyscy, tak jak my tutaj, nasza nowa trójeczka, ale próbujemy się zgrać z całą drużyną, żeby to po prostu przynosiło efekty. Dobra, to jeszcze też pociągniemy ten temat z takiego ogólnego pytania. Pytanie w sumie takie pokrewne. Pyta Robert Tojo, co Was przyciągnęło do Górnika? No ja wracam tak naprawdę w swoje strony, jestem ze Śląska i gdzieś tam dla mnie to była łatwa decyzja tak naprawdę, plus jest to też duży klub, w którym na pewno jest super grać. No u mnie to samo, jak Robert powiedział, to jest duży klub, więc na pewno gdzieś tutaj skusiła mnie propozycja Górnika i nie mogę się doczekać, aż tutaj będziemy osiągać wspólnie sukcesy. Ja bym musiał się znowu powtórzyć, no ale nie, no ja powiem tak, że w moich negocjacjach, jak już w którymś wywiadzie powiedziałem, Górnik był najbardziej konkretny, czyli po prostu zadzwonił do mojej osoby, powiedział, czego ode mnie oczekuje. Po rozmowach nawet z Bartkiem Nowakiem dużo wiedziałem o tym klubie i po prostu zdecydowałem, że Górnik zawsze będzie dla mnie najlepszym opcją. Przejdźmy trochę do obozu. Jak oceniacie obiekty treningowe, jak przebiegają treningi, czy jest mega ciężko, jak wygląda stan murawy na boisku treningowym. Trochę o tym takim sportowym aspekcie obozu. No, teraz jest okres przygotowawczy, ten najcięższy okres, dlatego każdy z chłopaków, nie tylko nasza trójka, ale każdy zawodnik powie, że po prostu te nogi są ciężkie, ale to wszystko na tym polega, dopiero zaczynamy. Te przygotowania, musimy popracować nad fizyką i to jest odczuwalne, ale jeśli chodzi o warunki do pracy, które mamy, to po prostu musimy pracować, bo są one bardzo dobre. Dobra, to zaczniemy teraz od pytania do najmłodszego. Chyba dobrze mówię, tak? Tak, Paweł najmłodszy. No to czekaj, no. No co? Pytam, ja już wszyscy wiedzą, że nie. Czekaj, może ktoś nie wiedział, akurat mnie. Opowiedz nam kibicom, pyta Mateusz Buras, o Twoich pozaboiskowych Miłosz. Zainteresowaniach. Co robić, lubić w wolnym czasie? Miłosz Buras pyta. Po ciężkich treningach. Czyli kubek? A, wiedziałem. No. Dlatego e-sport. Czy jest to różnego rodzaju wysiłek fizyczny, e-sport, czy może wyjście z kolegami na drinka? Prosto na drinka. Pozdrawiam kibic Górnika Mateusz Buras. Mateusz Miłosz chyba. Mam podpisany Mateusz Buras. To chyba to jakiś inny Buras. Nie no, na pewno. Jeśli mam trochę wolnego czasu, to zawsze lubię spędzić ze znajomymi, z rodziną i jeśli mam tylko okazję, to wracam w rodzinne strony i tam odpoczywam, a jeśli już jestem poza rodzinnymi stronami, no to na pewno jakaś fajna gierka, czy dobry film lub serial jest u mnie wysoko postawionym. No to teraz Robert. Pytanie do Roberta Dadoka. Jak nam wszystkim dobrze wiadomo, przybyłeś do Górnika ze Stali Mielec. W Stali występuje Mateusz Matras, który występował w barwach Górnika Zabrze. Czy rozmawiałeś z nim na temat Górnika oraz tego transferu do naszego klubu? Życzę powodzenia w nadchodzącym sezonie. Brawo mega za wczorajszego gola w sparingu. Dziękuję bardzo.
No tak, z Matim rozmawialiśmy dużo razy. Tak naprawdę jeszcze przed przyjściem się go pytałem o wszystko, jak to wygląda. Mój dobry kolega, więc tam troszkę czasu ze sobą spędziliśmy na wyjazdach i na powrotach, więc wszystkiego się dowiedziałem. Pytanie do Mateusza. Robert Gajda pyta. Troszkę powtórzenie, bo jak przebiega okres aklimatyzacji w klubie po opuszczeniu warszawskiej Legii? No jeśli chodzi o aklimatyzację, to tak powiedziałem wcześniej, że moja aklimatyzacja przebiega jak najbardziej swobodnie, jak najbardziej bardzo szybko, bo od samego początku czuję się już zawodnikiem Górnika. Chłopaki fajnie mnie przyjęli, także pracuję, jestem już 100-procentową częścią tej drużyny, tej szatni, także wszystko teraz pracować, i żeby to przyniosło efekt. Bardzo ładnie, piesa. No to pytanie znowu mam do Roberta, dosyć tendencyjne, ale w Zabrzu nie da się od tego uciec. Zostaniesz następcą Igora Angulo, to także Grzegorz Nawaliński? No chciałbym od razu kibicom powiedzieć, że ja nie jestem napastnikiem, nigdy nie byłem, to tak, to trzeba od razu to sprostować. Najdłużej grałem na skrzydle, ale też ostatnie pół roku grałem na wahadle, więc gdzieś tam jestem przymierzany bardziej na bok pomocy, bok obrony nawet, taki pomysł padł, więc od razu prostuję, nie jestem napastnikiem, choć gdzieś tam mam ten ciąg na bramkę i czasami ta bramka wpadnie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sezonie, bo to jest najważniejsze. Sparingi są fajnie, że coś się dzieje, ale najważniejsza jest liga. No to pytanie właśnie w tym kierunku, tym razem Mateusz. Bardziej obrońca czy napastnik? Oj, zawsze mnie pytają o to i cały czas muszę odpowiadać samo. No ja jestem po prostu, zawsze byłem zawodnikiem ofensywnym, ale przez tą moją przygodę z piłką i przez różne kluby, które się przewinąłem, zawsze coś mnie zaskakuje i był sezon, w którym zagrałem ponad 26 meczów w Ekstraklasie na lewej obronie, więc ta pozycja nie jest mi obca. Przyszedłem jako skrzydłowy, ale nie zamykam się na różne pozycje. Jeśli będzie potrzeba, żebym zagrał na lewej obronie, to ja na pewno podejmę rękawice i będę działał dla dobra drużyny. A na bramce? Na bramce teraz się śmiejesz, ale mam oficjalny występ. W 6 minut puściłem dwie. Gdzie ty zagrałeś na bramce? Kiedy? No człowieku, puszczanie połomice. No. Stal Mielecka 3-3. Czyli nie pomogłeś. Szyliłem bramkę, asysta, puściłem z karnego i w 96 na 3-3 puściłem. Ale masz kiedyś oficjalny mecz na bramce? Ja mam. Widzisz, to jest stary rzecz. Jeszcze mi stopera brakuje. Ale to może jak już będę kończył powoli. A widzisz, ale nie wiedzieliście tego, nie? Nie. A to sobie sprawdźcie. No jak przy karnym się nie rzuciłem, nie? Tak. No jak zacząłem rzucać w drugim, mówię, to po co mi to rzucało? No, ale to wszedł jeszcze słowa, na bramkę za bramkarza? Tak, bo dostał czerwoną kartkę, no. Aha. I jeszcze się okazało później, że dał mi tą swoją mikzelkę, to wisiała na mnie, wiesz, gdzie miałem brudę. Wyglądałem jak taki, no nie da się tego opisać. A druga bramka jak? A druga sam dał mi po krótkim, wiesz, nie skróciłem. A... To już musiał być mi kolega powiedzieć, bo lepiej w tym fachu siedzi. Ja tam byłem zastępcy. Trzeba przeanalizować. No, przeanalizuj, zobaczysz. No, dobrze skróciłem, ale wiesz, po paluchach to jak dał. No, czasem się zdarza. Jak to jest? No to jak już jesteśmy przy bramce, nie, no to Paweł. Nie, trochę też tendencyjne pytanie, no ale jakby w klimacie, w którym jesteście z klubu, odeszło dwóch doświadczonych bramkarzy, Martin Hudy oraz Dawid Kudła. Z wypożyczenia do ekstraklasowej Warty wrócił natomiast młody Daniel Bielica, więc w drużynie jest kilku młodych, utalentowanych bramkarzy. No jest jeszcze chociażby Bartek Neugebauer. Z jakimi aspiracjami przyszedłeś do Górnika? No tak, jest teraz na obozie czwórka młodych bramkarzy. Na pewno każdy chce się pokazać jak najlepszej strony i tak uważam, że moje aspiracje są takie, żeby właśnie wypaść jak najlepiej na tych treningach i przekonać trenerów, cały sztab do mojej osoby, żeby wystawili w tej bramce mnie. No to jeszcze jedno pytanie, w sumie do wszystkich. Pyta Piotrek Kryła, serdecznie witam nowych zawodników i życzę powodzenia w nadchodzącym sezonie. Nie, a pyta, z jakimi nadziejami, jakimi celami wiążecie grę w Górniku? No to jest to jedno z tych cięższych pytań, bo wiadomo, każdy chce odnosić sukcesy, każdy chce zdobywać
jak najwyższe, jak najlepsze miejsca, ale ja powiem tak, że my na pewno zrobimy wszystko jako zespół, jako drużyna, wszyscy zawodnicy na pewno się ze mną zgodzą, że w każdym meczu będziemy dawać siebie maksa, będziemy walczyć o 3 punkty, żeby po prostu to miejsce w tabeli było na pewno adekwatne do potencjału, bo potencjał w tej drużynie jest, tylko po prostu trzeba mocno wejść w sezon i te mecze wygrywać. To już nie trzeba nic dodawać. Wszystko zweryfikuje liga. No, my się na razie przygotowujemy jak najlepiej, mocno trenujemy, zgrywamy się i czekamy na start, bo myślę, że każdy już z niecierpliwością na to czeka, żeby zagrać u siebie przy kibicach i zebrać 3 punkty pierwsze. Na pewno musi miejsce być zdecydowanie lepsze niż było sezon wcześniej, czyli na pewno będziemy się starać jako taki pierwszy, najmniejszy cel, to miejsce na pewno musi być wyższe. To teraz każdy z Was. 2 twoje najlepsze cechy i 2 do poprawienia. To ja mogę powiedzieć, że no czasami się za szybko grzeje na niektóre rzeczy. Ale teraz musisz rozwinąć, co znaczy za szybko się grzeje. Tak, bo jak już poszedłeś w tym toku, czasami to jestem mało cierpliwy, mam z tym problem, więc coś takiego może. Mam też problem może z tym, że więcej widzę u siebie minusów jak plusów, no nie? Jeżeli chodzi o, nie wiem, ocenianie siebie po meczu, po treningu. Więc to są takie 2 moje cechy negatywne. No to teraz jeszcze pozytywne. Nie wiem. A pozytywne to może to, że jestem osobą rodzinną, gdzieś tam związaną z moją rodzinką bardzo i gdzieś tam z nimi lubię spędzać czas i to jest, wydaje mi się, że taka pozytywna cecha, że gdzieś tam potrafię im poświęcić dużo czasu i tam się odnajduję bardzo. I nie wiem, ze sportowych rzeczy może, że mam gdzieś tam ciąg na bramkę i zawsze dążę do tego, żeby wygrywać i się rozwijać. No ja mam podobnie, no ja rzadko lubię siebie sam oceniać, bo wolę, żeby robili to inni, moje otoczenie, tak jak teraz mówimy o całym klubie, każdy może odbierać mnie na swój sposób. Ja mogę powiedzieć, no, że z takich plusów to na pewno nie jestem konfliktowy, także staram się bardziej zawsze dojść do jakiegoś porozumienia z kimś, nawet jeżeli gdzieś tam nam nie jest po drodze. Z różnymi skutkami, bo nie zawsze ludzie się dogadują, ale to jest taka jedna z moich tych bardziej pozytywnych cech. Może czasami z tych minusowych to jestem czasami za bardzo impulsywny, chociaż też ciężko mnie tak zdenerwować, doprowadzić do jakiegoś wybuchu, bo no mówię, starałem się jakoś opanowywać, gdzieś mnie nauczyło to z racji, nawet nie, no brzydko to w zależności mojego wieku, ale nie, gdzieś te szatnie, które się przewinąłem, po prostu bardzo dużo znajomych gdzieś zacząłem po prostu sobie próbować przemyśleć niektóre zachowania swoje, też jak ludzie mnie odbierali, także mówię, zostawiam ocenianie ludziom, po prostu ja zawsze mogę wejść w konwersację, zawsze mogę porozmawiać, mogę pomóc i myślę, że to taki jestem ja po prostu. A sportowo? A sportowo na pewno, jak powiedziałem wcześniej, że przychodzę tutaj raz pomóc chłopakom i szczególnie drużynie i mówię, Zawsze będę walczył za tych chłopaków, zawsze będę walczył za tą drużynę, bo po to tutaj jestem i myślę, że to jest ten cel, żeby po prostu raz, jeśli chodzi o moje ambicje sportowe, bo ostatnie pół roku ktoś jak śledził, to minutowo nie wyglądało to za dobrze, więc jednym z celów to jest po prostu więcej minut, ale przede wszystkim pomóc drużynie i żebyśmy po prostu razem robili coś fajnego. U mnie z takich negatywnych to myślę taka porywczość, bo często gdzieś najpierw coś robię, później myślę, ale staram się to cały czas zmieniać. Z takich sportowych myślę, że cały czas wiele aspektów do poprawy, w szczególności pewnie gra nogami i może przed pole, a z tych pozytywnych no to na pewno też nie mam żadnego problemu, żeby łapać kontakty z nowymi osobami, więc to myślę będzie pomagało mi tutaj złapać kontakt z całym zespołem. A sportowa, to reakcja na linii,
taki refleks, to myślę, że jest na wysokim poziomie u mnie. Zzzz pisze na Twitterze, kto jest w drużynie największym śmieszkiem? Jak zauważyliście? Oj, no ja powiem za siebie może, ale tak naprawdę okej, ten proces aklimatyzacji, jak powiedziałem wcześniej, przebiega bardzo szybko i każdy się czuje jako zawodnik i podejrzewam, że chłopaki się z tym zgodzą, że czują się po prostu pełnoprawną postacią tej szatni i członkiem tej szatni. Ale jeśli chodzi o poznawanie, kto robi jakieś, nie wiem, no, najlepsze żarty, jest największym śmieszkiem, to na to jeszcze jest za wcześnie, tak. Bo wiadomo, są te żarty, są, ale to jeszcze nie jakby... Nie ma lidera tak naprawdę. Tak, nie wykrywał się ten lider, którego mógł powiedzieć twardo tak, to jest ten chłop. No, więc to pewnie jeszcze będzie za miesiąc, za dwa, będzie... będziemy wiedzieć, kto tam jest liderem, no nie? W tej za chwilę wracamy z obozu, wyjeżdżamy na drugi, więc powoli ten lider się wykreuje, więc będziemy mogli wtedy powiedzieć, kto tak naprawdę tym śmieszkiem jest. No to pytanie, które życzyliście sobie, w sumie ten sam gość albo pani zadała. Mało czasu macie na oglądanie Euro, ale kto według was jest teraz jeszcze faworytem? Kto został w grze z tych, którym kibicujecie, kto jest faworytem Euro? Ukraina. Nie, ja myślę, że Belgia jest takim faworytem. Mocna ekipa. Nie wiem, ja oglądam mecze dla przyjemności, więc kto by nie wygrał, to jak najbardziej zasłużył i bardziej pójdę w tą stronę. Bo już zostały drużyny też nieprzypadkowe, więc niech wygra najlepszy. Dla mnie myślę Anglia lub Włochy. No, dziękujemy za pytania. Myślę, że troszkę nas poznaliście, ale to jeszcze jest tam, myślę, że 5-10% z tego, kim tak naprawdę jesteśmy i gdzieś tam z biegiem czasu poznamy się na pewno lepiej. Tak, za chwilę rusza liga, także będziemy razem się cieszyć, będziemy razem się poznawać jeszcze bardziej. Dokładnie, poznacie nas lepiej na boisku. Dzięki. No dobrze, i poza boiskiem też, no wierzę. No, będziemy się widzieć na stadionach. Także dzięki za pytanka, do zobaczonka, do usłyszonka, jadymy durść.